Witam serdecznie, jestem Chabaś i dzisiaj wracamy do ruletki. Oczywiście już mamy wykupiony jeden kod. Za sekundkę zobaczymy sobie, co nam wypadło. Zakreślmy, tak, jesteśmy ludźmi. Kopiujemy. Aha, okej, zaczekajcie chwilę, bo nie ma otworzonego Steama. Okej, już jest, znajomi, gry, gdzie to jest? Gry. Aktywuj produkt. Dalej, zgadzamy się oczywiście, wklejamy kod. Dalej. O. Aha. Blood Bowl 2 w polskiej edycji. Jest to gra, dlaczego się tak śmieję i tak dalej. Jest to gra, w którą chciałem zagrać sobie ostatnio. Chciałem ją kupić i chciałem zrobić z niej serię. I właśnie się okazało, że za chyba 7 zł mam tą grę na Steamie. Magia. Nie, dobra. Fajnie, bawimy się, instalujemy i nie wiem, czy nie kupić sobie od razu dodatku. Są dwa DLC do Blood Bowla z elfami i z czymś tam jeszcze, więc chyba sobie zaraz je zamówię od razu i za chwilkę wracamy już do samej gry. Do zobaczenia. Jesteśmy już w grze. Odpaliłem sobie kampanię, tego pewnie nie widzieliście przed chwilą. Natomiast mamy w meczu przedsezonowym zagrać mecz jako trenerzy Reikland Rivers i będziemy to oczywiście czynić. Wartość drużyny mamy całkiem niezłą. Co my tu mamy za opcje? Aha, tutaj mamy różne dziwne rzeczy. Wyszliśmy niby na bardzo dobrą drużynę. Zobaczmy naszych zawodników. Mamy tutaj ekipę, Jarko Brzuchotni, Ogr. Za bardzo jeszcze nie wiem, o co tu wszystkim chodzi. Ale widzimy, mamy tu jakieś pieniądze, mamy tu jakieś dziwne rzeczy, więc zacznijmy oczywiście ten pierwszy mecz. Never use the word friendly in connection with Blood Bowl, Jim. You'll end up getting sued for false advertising. Okay, let's take a look. Usuwanie bytów pasożytniczych. Widzimy dosyć dużo humoru tutaj. Chlatusia. Okej. Mamy tutaj, widzimy, prezentację naszej drużyny Reikland Rivers. No, ten duży ogr jest naprawdę potężny. Widzimy grafika, fajny poziom. Trochę dziwny dla mnie ten odcinek, bo teoretycznie jest to random Steam K. Natomiast gra, w którą chciałem wam już wcześniej zaprezentować i gra, którą będę chciał wam czasami po prostu podrzucić gdzieś tam w różnych meczach. Wiem, że mój znajomy jeden już planuje zakup tej gry, więc myślę, że kilka meczy online i tak dalej będzie się pojawiać na kanale. A ja po prostu mam życiowego farta i udało nam się to załatwić za 8 zł, naprawdę. Sama gra kosztuje ponad 100. Plus dodatkowo wykupione są już, wykupiłem dwa dodatki, dwa DLC. Koszt ich około tam 20 paru złotych, 30, więc nie jest najgorzej. Okej. Okay. Helmut Zwimmer, były trener Rivers, będę ci pomagać, stawiać pierwsze kroki, super. Na początku reguły gry będą uproszczone. Okej. Okay. Wygląda to nieźle. Wybierzmy zawodnika. Isn't that the legendary ex-coach Helmut Zwimmer? Sure is, Jim. Didn't you know? As a favor to JJ, Zwimmer's come out of retirement to mentor the new coach for the first few games. And what about that incident that forced him to leave in the first place? What? That tabloid sting in 04? Involving a pair of athletes? Parce niziołków, jam i skłowany hipogryf? Oh, that was nothing. Nothing was proven. Even in retirement, Helmut's continued to be a loyal ally. Aha.
Czyli tak, tutaj są te elementy. Tu są elementy, gdzie jest parcie naprzód. Natomiast widzimy tutaj, mamy kilka innych możliwości. Okej. Okej. Ja chcę tą piłkę podnieść. Aha, czyli mamy możliwość podania. A czemu się nie da? A, długie podanie. Okej. Mamy przekazania. Przebiegnijmy kilkoma graczami, stwórzmy mu tutaj jakiś sposób blokady, tak żeby przeciwnik miał jakieś większe problemy z przesunięciem się na moje pola. Aha, ten zawodnik wykonał już turę. No zobaczmy. Czy oni naprawdę mogą aż tak daleko biec? Aha, on sobie tu podbiegnie. Czy ja może mogę coś im tutaj robić? Okej, okay, udało nam się go zablokować. Okej. Trochę ich skopaliśmy. I jeszcze jeden oczywiście cios. Nasi liniowi, widzimy, raczej nie mają tutaj problemów z pokonywaniem przeciwników. Okej, okay, mamy koniec tury. Coś tutaj zaczyna się dziać. Wilhelm Payne. Druga tura, tym razem nasza kolej. No. Chyba jesteśmy w gazie. Aha, czyli mamy po prostu się przesuwać z piłką. Z tego co kojarzę, podbieganie do linii bocznej nie jest zbyt dobrym pomysłem. Okej. Przesuńmy się tutaj na te boczne pola. A tutaj spuścimy łomot. Nie no, grafika jest niesamowita. Okej, wygląda to całkiem obiecująco. Ever since his men's fragrance, Gruff by Griff, flopped, he hasn't been seen all... Widzimy, mamy jeszcze trochę tur tutaj. Musimy zablokować, tak, tutaj będzie wpierdziel, tu będzie wpierdziel, tu będzie problem, natomiast ten zawodnik... Trzy punkty ruchu. Okej, gleba. Gleba. I gleba.
Niestety nasz zawodnik tutaj może mieć dosyć duże problemy. Co my tu mamy? Okej. No zasady są jeszcze na pewno troszkę ciężkie, nie jest to takie łatwe. Ale widzimy, możemy tutaj... Czy to jest nasz zawodnik? To jest nasz zawodnik. Natomiast ten pan... Nie. Ten pan dobrze było jakby podbiegł w to pole. Tutaj mamy dalej parcie naprzód. 83%. Udało nam się dobiec. Natomiast tutaj na pewno trzeba będzie powalić przeciwnika. Tak jest. I to jest ta akcja, którą możemy wykonać tylko raz na turę. Możemy jeszcze oczywiście tutaj próbować blokować. Dzięki temu ci dwaj zawodnicy, którzy są w tym miejscu. Tutaj powstaniemy. I on może jeszcze kawałek sobie podbiec. Ciekawe, ilu graczy mogę tak podnieść. Chyba wszyscy nasi gracze już wstali. Nasz miotacz też tutaj pobiegnie. Zawsze to jedna kolejna pomoc. Okej, kończmy tą turę. A, ja tutaj troszkę zasłaniam. Spróbujmy tą trochę przesunąć. Okej, troszkę tutaj walczę. Dobra, wygląda chyba całkiem już nieźle. No, mogłoby być lepiej. Dobra. Prawie. Niech już będzie tak jak jest. Widzimy, nasz tutaj zawodnik. Dobra, przywalmy łapaczowi. Natomiast nasz zawodnik, nasz tu biegacz rozgrywający ma szansę oczywiście przebiec i zdobyć przyłożenie. Udało się, zobaczcie na te cheerleaderki. Przeciwnik oddaje tutaj oczywiście mecz walkowerem. Udało nam się zwyciężyć. No i nasz pierwszy mecz. Najbardziej wartościowi zawodnicy. Poddanie 1, przyłożenie 2, zgony. Nic takiego się nie stało. Więc mamy nasz pierwszy mecz zakończony. Hold on. I have shocking news. JJ has fired the whole Reva squad. Not that shocking, Jim. Griswold's having a clear out before the 25-13 season gets underway. One default win against no hopers like the Saints ain't gonna cut it. He should have done it sooner. Czyżby nasz cały skład został wywalony właśnie? JJ's a cunning old devil, Jim. My contacts say he can get a whole squad of fresh-faced wannabe new players from the rejects. Beztalencia Reiklandu. Reikland ain't got talent. Sounds like a risky strategy to me, Bob. Risky, Jim? Czyli nasze zadanie będzie dosyć ciężkie. Otwórz stronę drużyny, klikając jej emblemat, ok. Tu mamy skarbiec.
Kupmy sobie jakichś zawodników. Za chwilę zwerbujesz bla bla. 11 zawodników co najmniej. Dwóch łapaczy miotacz, dwóch rozgrywających, jeden ogr i jak najwięcej liniowych. Czyli tak. Na pewno będziemy potrzebowali ogra. Bardzo mnie interesują te wszystkie statystyki, ale nie bardzo wiem, jak mógłbym to sprawdzić. Aha, zasięg ruchu, siła, zwinność, klasa pancerza 8. Okej, tak to wygląda. Klasa pancerza 9, zwinność, zasięg ruchu. Podawanie siła, tu mamy wszystko na kostkach. Okej, więc stwórzmy, skupmy sobie najpierw... miotacza. Potrzebujemy takiego jednego, co najmniej. Tak jest. Następnie musimy kupić 0 lat kariery. Tutaj jeszcze łapacza. Jeszcze jednego łapacza weźmiemy. Ten wygląda całkiem nieźle. Nie będziemy mu im zmieniać nazw. Ok, mamy dwóch łapaczy. Potrzebujemy teraz rozgrywającego. Ok. Niech to będzie, o, ten wygląda całkiem korzystnie. Musimy mieć ogra jednego. Nie wiem, czy dwóch miotaczy jest nam potrzebnych? To są zawodnicy, którzy podnoszą piłkę, więc myślę, że na razie możemy sobie ich ominąć. Mamy 11 zawodników, ok. Wygląda to obiecująco. Łapacz, łapacz, łapacz. To są zawodnicy, którzy będą biegać, więc myślę, że dwóch, trzech, ok. Weźmy sobie jeszcze jednego rozgrywającego. I myślę, że na razie to wystarczy. Ok, przejdźmy do klubu. Wytwórcy produktów do polerowania dzwonków. Jak na ironię, fani używają nazwy jako określenia drużyny, które podpisały z tą firmą umowę. Ok. It sounded so simple. Widzimy. Craving blood, dread vampire curse thing. Well, that's what. Przeciwnik jest troszeczkę mocniejszy od nas. Co my tu jeszcze możemy kupić? Możemy kupić więcej zawodników. Tylko widzimy, że oni raczej niewiele nam zmienią. Więc spróbujmy sobie zatem. Wartość drużyny tylko 900. Nie wiem, jak za bardzo to zmienić. Może jakieś treningi później będą. Więc przejdźmy w takim razie do drugiego meczu. Myślę, że po ten odcinek, który właśnie oglądacie, czyli Random Steamki, będzie sobie lecieć tak jak właśnie trening. Natomiast w dalszym ciągu oczywiście będę nagrywać już. Będziemy nagrywać inne mecze już w innych miejscach. Gra ogólnie bardzo mi się podoba. Widziałem ją w kilku filmikach, kilku gameplay, kilku innych dziwnych rzeczy, więc myślę, że jakoś damy radę zachęcić też innych graczy. Wiele osób grało w jedynkę na pewno i wiele osób mówiło, że jedynka mimo wszystko jest aktualnie lepsza od dwójki ze względu na to, że jest bardziej dopracowana. Że jest mało tutaj drużyn, mało możliwości i tak dalej. Wiadomo, że wyszły już dwa DLC, więc wszystko cały czas się zmienia i mówią ludzie, żeby czekać jeszcze z pół roku, zanim gra nabierze swoich kształtów. Myślę, że warto już ją teraz zainwestować i sobie potrenować, zbierać jakąś drużynę.
a następnie patrzeć na te inne rzeczy, które będziemy mogli tworzyć. Ok, to jest nasza drużyna. Tu jest Deadhead. Przeciwnik widzimy dosyć groźny. Przynajmniej tak wygląda. Gobliny. My gramy ludźmi, niestety, a może i stety. Na pewno te wszystkie rasy mają swoje jakieś tam różne możliwości. I zobaczmy, kto zaczyna. Aha. Dobra. Twój skład ma klasy. Czuda mi się pokonanie drużyny orków. W tym meczu mamy nacisk na blokowanie. Okej. Czyli tak to wygląda. Myślę, że nasz miotacz będzie próbował podnieść piłkę na samym początku. I to mu się udało. I teraz zobaczmy. Tu jest łapacz. Tu jest liniowy. Tu jest rozgrywający, liniowy. Rozgrywający, liniowy. I tu jest kolejny łapacz. Siła 3. Siła 3, 5 siły i tak dalej, i tak dalej. Nie, żadnych podań na pewno. Tutaj widzimy siła 3 u przeciwnika. My mamy siły 5. Co to jest rozegranie? Czy ja mogę go jakoś zobaczyć? Niekoniecznie chyba. Na razie mogę sobie eksperymentować, bo... Okej. Tu rzucamy dwoma kostkami, tu dwoma, tu natomiast trzema. Zależnie od siły przeciwnika chyba to wygląda. Aha, czyli tutaj będzie podwójny. Zawodnicy leżą. Czyli spróbujmy go wybrać i cofnąć tutaj na to pole. I zostaniemy tutaj. Okej. Tak to wygląda. Gra losowa. Aha. W przyszłej turze dopiero będzie mógł stać. Tu jest rozgrywający, tu jest nasz liniowy. Nie wiem za bardzo, co to są te... Tutaj akcje. Tu mamy tylko jedną kostkę, zobaczcie. Czemu tak jest? Aha, bo jest remis chyba. Tu jest jedna kostka. I tu są dwie kostki. Czyli jeśli mamy przewagę siły, to w takim wypadku możemy sobie pozwolić na jedną kostkę. Ok. Czyli... Rzućmy sobie. Czy ja naprawdę już wykonałem jakąś akcję? No dobra. Czyli podejdźmy sobie tutaj gdzieś w te pola. Zróbmy tutaj sobie jakąś taką klatkę mini. Czyli nasi zawodnicy będą mogli się gdzieś tutaj ustawić, zacząć blokować. Tu jest nasz liniowy, którego cofniemy troszkę. Skupimy ich w jednym miejscu po prostu. Będziemy starali się tutaj odsunąć od tego czarnego orka, który ma 4 siły. I myślę, że to będzie jakiś tam pomysł. Dobra, na dwóch kostkach. Aha, czyli my dostajemy plus 1 do siły. I teraz tak, odepchnięcie lub napastnik leży. Czyli na pewno nie będziemy chcieli tego wykonać. Spróbujmy go zatem odepchnąć gdzieś tutaj na bok. I myślę, że pozostaniemy w tym miejscu. I ewentualnie jeszcze jeden. I odepchnięcie.
na tą stronę i zostaniemy tutaj. Widzimy, nasz łuk wygląda całkiem nieźle i zakończmy tą turę. Zobaczmy, co przeciwnik spróbuje tutaj wykonać. Co to jest za mały zwierz? Goblin. Szkoda, że nie próbował przebiec koło nas. No na tego ogra będziemy na pewno musieli uważać. Widzimy, że zostajemy troszeczkę tutaj okrążeni. Ok, mamy naszą turę. Szybkie podanie. Spróbujmy sobie tutaj się ustawić. Tu mamy dwie kostki. Tu mamy dwie kostki. Aha. Czyli udało nam się dzięki tej umiejętności tutaj powalić przeciwnika. A to? Obrońca się potyka. Spróbujmy zrobić tutaj jakąś lukę. No tutaj będzie problem, ale myślę, że możemy spróbować tego. Tak jest. Podążymy oczywiście za przeciwnikiem. Wygląda to całkiem obiecująco. Dobra, nasz zawodnik złapał piłkę, więc niestety raczej nie może tu już nic więcej wykonać. Natomiast tutaj możemy jakoś się spróbować ustawić. Ok. Myślę, że właśnie nie wiem, co myśleć o tym wszystkim. Tu mamy trzy kostki. Obrońca się potyka. Ok. I cofnijmy go troszeczkę. Podążajmy za nim. No tu może być dosyć duży problem. Przeciwnik ma wyraźną przewagę siły. Ok. Myślę, że nawet mimo tej tu przewagi naszych obrońców, warto ich tutaj zostawić po to, żeby ci atakujący, oni stracą turę, jeśli będą chcieli tutaj przebiec obok nas. Więc to i tak nie jest najgorszy wynik. Dobra. Skończmy tą turę. Zobaczmy, co przeciwnik spróbuje tutaj wykonać. Widzimy, nasi przeciwnicy wstają. No, a tutaj się zaczyna akcja. Da się to obrócić? Chyba się nie da obrócić. Okej. Okay. Widzimy, przeciwnik próbuje nas tutaj troszkę poogłuszać. No właśnie. Nasz gracz został ogłuszony.
Ale myślę, że i tak nie wygląda to tragicznie. Przynajmniej na razie. Tutaj, bo tutaj może być lekki problem, ale okej. Potrzebuję na pewno powalić tego tutaj i tego. Orkidas, Murdys, Bank of Altdorf, even Bloodweiser. None of the big corporations were interested. JJ took the only offer. But now they got financial backing, they can qualify for the new NAF. So here we are. Dobra. Nasi zawodnicy powstają. I zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Zacznijmy od tego pana. Przesuńmy się. Obaj zawodnicy się położą niestety w tym wypadku. Natomiast tutaj mamy właśnie zawodnika, który... Niestety. Czasami chyba troszeczkę nie warto. Okej. Jest ten element ryzyka. O, udało nam się ogłuszyć tego zawodnika. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Czy on może tu przebiec? Może tutaj przebiec. Ważne, żeby nie stał na polu. Parcie naprzód 83% mamy, więc warto... Nie było warto. The player's fist is approximately the same size as his entire opponent. Dobra, wywalmy go i podążajmy za przeciwnikiem. No ten ogr jest przepotężny. Dobra, udało nam się go ogłuszyć, więc jesteśmy w dobrej sytuacji. Gorzej, że piłka leży. I to może być dla nas problem. Mamy tutaj... Siłę 1. Natomiast jeśli chcielibyśmy tutaj przebiec, musimy wykonać dwa uniki. A to chyba nie jest dobry pomysł. Spróbujmy przebiec naszym miotaczem. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, well... Szkoda, że tak w kijowym miejscu stanęliśmy, ale dobra. Zakończmy tą turę i zobaczmy, co przeciwnik tutaj wykona. My powinniśmy podnieść się w tej turze. Aha, przeciwnik widzimy zaczyna atakować naszych łapaczy. Nie bardzo przejmuje się piłką, która jest gdzieś tam. I co tutaj? Okej, nasz zawodnik niestety się wywróci. Tak jest, ale nie ma ogłuszenia, więc jest plus. No a tutaj będzie psikus. Jeszcze niedokładnie pamiętam, co te dane kostki właśnie robią. O, Lebel Gottlob został ogłuszony. Mamy naszą turę. Wstańmy. I spróbujmy przyłożenia. Tak jest. Mamy punkt. Udało nam się wybrać, znaczy wybrać, osiągnąć przyłożenie. I teraz nasza drużyna będzie w... obronie. Zobaczmy, czy liderki kręcą bioderkami. Jest ok. I jak zacznie się dla nas druga tutaj tercja. Mamy wykop.
Jeśli piłka wyląduje poza połową przeciwnika, będzie on mógł przekazać ją dowolnemu zawodnikowi, więc na pewno nasz miotacz będzie chciał ją gdzieś tutaj. Myślę, że tutaj jest dobre miejsce. Zobaczymy, jak to się zakończy. Kibice wdzierają się na boisko. Aha. Kilku zawodników zostaje ogłuszonych. Nie jest źle. Trzech zawodników po przeciwnika stronie, więc... Widzimy, że tury się nie zresetowały, więc te tury to jest po prostu cały mecz. Nie wiem, ile ich tu jest. Chyba 8? Miejmy nadzieję. No bo jeśli nie, no to w przeciwnym wypadku widzimy, że nasi przeciwnicy dosyć mocno mogą nas tutaj pokrzywdzić, przynajmniej na razie. Okej, nasz kolejny zawodnik niestety leży. You mean the goblin? The little fellow? I think that's the new assistant. He used to work at Parstown. Aha. Goblin working for a Humi team? Looks like these sponsors, these bell polishers, want more than just the name on the kit. Gdzieś tutaj to chyba któryś z nich. Dobra, mamy naszą turę. Podnieśmy sobie naszych zawodników. Widzimy, tutaj nie wygląda to zbyt obiecująco. Liniowy miotacz. Okej. Natomiast tutaj... Ten zawodnik, czarny ork, jest dla mnie dosyć dużym zagrożeniem niestety. I będziemy na pewno starali się... coś z nim zrobić za chwilę. Dobra. Spróbujmy położyć tutaj obrońcę. I zostaniemy oczywiście na swoim miejscu. Przeciwnik będzie prawdopodobnie starał się tutaj przejść tą stroną, więc spróbujmy się tutaj przesunąć. Natomiast tego zawodnika liniowego przesuniemy gdzieś w tą pozycję. Okej. No to nie wygląda obiecująco, ale może jakimś cudem. Jakimś cudem nam się uda wykonać taki atak. Tak jest. Bardzo pięknie nam to wyszło. I spróbujmy naszym liniowym przebiec gdzieś, myślę, w tutaj w tą pozycję. Myślę, że tutaj może być całkiem okej. Spróbujemy jakoś szybko zablokować tego przeciwnika. Miotacz nasz przesunie się także tutaj na tą prawą stronę. Okej. Skończmy tą turę i zobaczmy, co przeciwnik zrobi. That's a holding maneuver, if ever I saw one. Czy tu był? Tak, tylko przesunięcie. Bardzo fajnie. Bardzo pięknie. I to jest fajne miejsce. O. Co za pech. Gdzie jest piłka? Tu jest piłka. Czarny ork ma piłkę. Więc spróbujemy go... tylko odepchnięcie. Odepchnijmy go zatem do tyłu i zaczniemy za nim podążać. Przeciwnik nie ma gdzie za bardzo tutaj się ruszyć. To nie wygląda obiecująco, to tym bardziej. Natomiast tutaj już nie jest najgorzej. Wstańmy naszym zawodnikiem jeszcze.
No on to powinien tutaj umrzeć. Okej. Podążamy. I został przeciwnik ogłuszony, więc możemy tutaj częścią przynajmniej zawodników dołączyć do naszego młyna na samym środku. To on się ruszał. Okej, tutaj. Te czaszki nie są dobre. Pamiętajcie, czaszki nie są w porządku. Obaj zawodnicy leżą. Aha, czyli tylko nasz niestety będzie leżeć, bo przeciwnik ma tutaj, widzimy, blok. Tak jest. Nie wygląda to obiecująco. Ale i tak mamy już powoli końcówkę tego meczu. Szósta tura dla przeciwnika. To jest dopiero pierwsza połowa, nie zapominajmy. Dobrze, przynajmniej nie jest ogłuszony, więc za chwilę wstanie. Ale najważniejsze, że piłka cały czas jest tutaj na środku. No, troszkę mocno nasze szeregi zostały przetrzebione, niestety. Ale najważniejsze, że piłka dalej jest za połową. Jest nasza tura teraz. I przeciwnik nie bardzo ma którędy przejść. Popodnośmy naszych zawodników. Tak jest. I raczej w tej połowie... W tej połowie już tutaj się niewiele zdarzy. Obrońca się potknie, tak jest. Podążamy za nim. Pięknie. Został ogłuszony. No idealnie, idealnie, idealnie. I w tym momencie spróbujmy... Teraz, bo tutaj będzie niestety... Nie, niestety, tylko odepchnięcie. Więc podążajmy za nim. Natomiast tutaj się może zrodzić problem. Aha, tu muszę dwa uniki wykonać. Ale sprób... Kurde, no nie wierzę. Dobra. I dobiegnijmy w to miejsce. Widzimy, że przeciwnikowi została w sumie ta tura oraz następna, więc raczej już nic tu się więcej nie wydarzy. Chyba, że nagle ten zawodnik gdzieś tu podbiegnie, poleci długa piłka, ale myślę, że nie będzie szans na... złapanie tej piłki. Nie dość, że się przewrócił, to jeszcze został ogłuszony, więc... Co za pech. Tak jest. Spróbujmy go ogłuszyć. Podążamy za nim oczywiście. Piłka wyleciała. I teraz... tu jest łapacz, tu jest liniowy, ale ten liniowy tu nie dobiegnie. Natomiast tutaj jest szansa...
Obaj zawodnicy leżą lub przesunięcie. Myślę, że przewrócimy obu zawodników i będzie to w miarę sensowne rozstrzygnięcie. I teraz pytanie, czemu są kostki czerwone? Wiem, że to oznacza, że przeciwnik będzie wybierać, co się dalej zdarzy. Natomiast... Okej, my mieliśmy blokowanie. Natomiast nie mam pojęcia, czemu tutaj tak to się właśnie stało. Koniec naszej tury i pierwsza połowa zostanie zakończona. Szkoda, że w takim momencie, gdybyśmy mieli jeszcze jedną turę, to byłaby szansa tutaj na przyłożenie. 2, 3, 4, 5, 6, 8 pól. Akurat by nam wystarczyło, niestety. Ta połowa się za sekundę zakończy. Okej, tu jest idealnie, przesunięcie, tylko przeciwnik sam się ogłuszył. I mamy koniec pierwszej połowy. 1-0 dla Rakeland Rivers oczywiście. I mamy przerwę. Zobaczmy, co się dzieje w trakcie przerwy, bo jeszcze tego wcześniej nie mieliśmy. I niestety mamy po raz kolejny wykop. Tu mamy miotacza, tu mamy goblina, więc spróbujmy jednak kopnąć gdzieś w tą stronę. No nie. Instigating it. That big fellow wearing the suit and the shades. Oh, that's one of the Kabasi brawlers. You don't mess with them, Jim. Not unless you want your vital bits pulled off and eaten in front of your wife. They're not the cuddly type of ogre. No i się stworzył dosyć duży problem, bo... Chociaż nie, piłka widzimy leży. Kto ją podniesie? Kto to jest? To jest rozgrywający. W miarę. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że nasz na przykład ogr leży. Dużo naszych zawodników. Raz, dwa, trzy, czterech, pięciu. Pięciu naszych zawodników leży. Okej. Na pewno nie mamy przewagi tutaj siły, więc musimy to jakoś tutaj wyczynić tak, żeby było dobrze. Okej, tutaj spróbujmy. Serio? Nie chciałbym tu się przesunąć, więc dlatego będę podążać za nim, bo to miejsce jest bardzo niebezpieczne tutaj na linii oczywiście. No ale zobaczcie, tu jest lipa, mamy 67% na unik, więc... Marnie to wygląda. Oje, chyba trochę... Ale fart. Tu jeszcze możemy się ruszyć. No to jest bez sensu totalnie. 67% niekoniecznie. Tu możemy... No i lipa, panie, lipa. Marnie to wygląda. Zobaczmy, co w takim razie zrobi nasz przeciwnik. Nasi zawodnicy oczywiście teraz już wstaną, więc będziemy mieli pełne linie. Goblin wstał. I ciekawe, co ten rozgrywający tutaj wyczyni. Myślałem, że będzie ogłuszenie. Tu jest w porządku. Idealnie. On ma piłkę i tutaj wstanie nasz ogry. I o ile się nie mylę... O, pięknie. I o ile się nie mylę, to na pewno... To będę mógł go zaatakować.
A jeśli on przypadkiem wyrzuci piłkę, nie, niestety nie mogę go atakować, ale i tak nie jest najgorzej, bo on tędy tu nie przebiegnie, więc będzie musiał. Okej. Podnieśmy wszystkich naszych zawodników. Tu mamy plus jeden siły na szczęście. Pięknie, 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 pięknie. Nie wiem, czy nie tracę trochę klatek na tych filmikach. Chyba na cutscenkach troszeczkę tracimy klatek. No ale trudno. Tu jest 3, 3. Podejdźmy tutaj do pomocy. Okej, chyba... Tu będziemy musieli zrobić unik. Musiał się położyć, nie? Mogłem zostawić go, nie ryzykować. Tam była tylko jedna kostka, więc zawsze to jest ryzyko, które może być troszeczkę zbędne. Lepiej było stać, przeciwnik musiałby nas zaatakować. Dobra. Ten zawodnik musi tutaj, na szczęście, wykonać jakiś ruch i będzie duża szansa na to, że go uda nam się powalić. Musimy wytrzymać jeszcze. Okej. To nie wygląda zbyt ciekawie. Na szczęście większość naszych zawodników nie jest ogłuszonych. Znaczy w sumie chyba żaden nie jest ogłuszony. Kurde no! Przecież to jest jakieś przegięcie. Mogłem chyba najpierw wstać tym zawodnikiem. Bigger ratings means more cash. We all know the team is Stony Brook. An influx of gold pieces into the game this season. Gorzej, bo on tutaj ma jakieś miejsce, żeby przebiec. Ale okej, zaatakujmy. Na to pole, ale zostaniemy tutaj, bo będziemy starali się mieć tutaj miejsce i patrzeć na tego rozgrywającego. Tak, ten zawodnik może przebiec tędy, natomiast będzie musiał przebiec albo koło tego zawodnika, albo koło tego prawdopodobnie, więc na szczęście dla nas nie jest tak tragicznie. Okej. Tym zawodnikiem też tu zostaniemy. Tu jest całkiem nieźle, tu jest całkiem nieźle. I tutaj jest całkiem nieźle. Podążajmy za nim. Może uda nam się go wyrzucić oczywiście za murawę. Więc będzie w porządku. Tu nie jest dobrze, tu nie jest dobrze. Tu jest tragicznie. Tu jest nie najgorzej. Więc spróbujmy się ustawić tutaj, żeby zablokować jeszcze tą piłkę. Okej. Trochę odsłaniam to pole tutaj. Tu jest troszeczkę odsłonięte. I mam nadzieję, że nasz przeciwnik nie wymyśli tego właśnie. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery tury. It's a block. Let's hope Nuffle is smiling on those blocking dice ball. Nuffle's always smiling, Jim. You just don't always know which side he's supporting. No szkoda, że żaden z nich nie stoi, no bo nie będzie, jednak nie mogą atakować od razu po wstaniu. Wydawało mi się, że mogą, ale... Niestety.
Plus jest taki, że całość rozgrywa się gdzieś na środku tego pola, więc... Nie da się go wypchnąć. Okej. Okej. Wracamy oczywiście do gry. Podnosimy naszych zawodników. Całość się toczy gdzieś tutaj w okolicy połowy, więc tak naprawdę nic nam tutaj nie grozi. Przynajmniej na razie. Ale myślę... Zaraz, tu będą dwie kostki. I tutaj także będą dwie kostki. Obaj mają... Więc spróbujmy coś takiego. Tak jest. Obrońca się potyka. Podążajmy za nim. Super. I gdzie jest piłka? Tu jest perfekcyjnie. Udało nam się złapać piłkę. I mamy całkiem dogodną sytuację. Teraz tutaj nie. Tu będziemy iść, tu. Okej, to jest dobre miejsce. Obejdziemy tego tutaj zawodnika, natomiast zablokujemy te ataki i nasz zawodnik z piłką ma czystą drogę do przyłożenia, więc myślę, że ten mecz może zakończyć się wynikiem 2-0. Przynajmniej jest taka szansa. Dobra, to jest na naszych tyłach, więc tutaj nie bardzo mnie to aktualnie obchodzi. Póki nie ma jakichś ogłuszeń śmierci i dziwnych innych rzeczy, nie jest najgorzej. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Ten zawodnik jest tutaj kryty. My mamy... Dobra, już nie jest kryty. Natomiast... Tutaj jest całkiem okej. Super. Perfekcyjnie. Tu mamy dwa uniki. Nie. Spróbujmy. Nie chcę podań. Jezus Maria. Troszeczkę źle zrobiłem, ale okej. Przeciwnik ma blokowanie, więc tylko go odsuniemy tu. Podążamy za nim, tak jest. I nasz zawodnik... Ale nie będziemy oczywiście próbować żadnych sprintów nim. Okej, obrońca się potyka. Będziemy za nim podążać. Tu możemy wstać. Czy nim atakowałem? Nie atakowałem. Obaj zawodnicy leżą. Okej, niech obaj leżą. Nie jest to najgorsze wyjście w tym wypadku. Bo samo przesunięcie to on miałby szansę może jeszcze tutaj dobiec. Tu już jakieś niepotrzebne trochę sytuacje. Obrońca leży. Git. Bardzo fajnie. I będziemy za nim podążać. I w następnej turze
I w następnej turze powinno już nam się to zakończyć. Jak zapewne widzicie, cała rozgrywka może jest troszeczkę... Aha, czyli to my wybieramy w tym momencie. Obrońca się potyka niekoniecznie, to wygląda lepiej dla nas. Rozgrywka może nie jest jakoś bardzo szybka, natomiast dużo się dzieje na tym boisku i na pewno trzeba zawsze zwracać uwagę co, gdzie i jak. Ale sama gra jest miodna po prostu. Jeszcze dodatkowe tworzenie tych drużyn tutaj, które jest dosyć rozbudowane. No nie pokażę tego, no bo na razie dopiero zaczynam grę, ale fakt jest taki, że można tutaj mocno kombinować, zmieniać swoje terasy i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jak to jest rozwiązane trochę w multiplayer. Będę próbował oczywiście to sprawdzić. Ale zapraszam wszystkich serdecznie na Blood Bowl. Rozgrywki śmierci, widzimy. 2-0 dla naszej ludzkiej rasy. Czego chcieć więcej? Udało nam się przejąć piłkę, dobiec do linii końcowej i mamy drugie przyłożenie. Natomiast wracając do samej gry, oprawa muzyczna, miód. Oprawa graficzna, miód. Czego chcieć więcej? Fajnie się gra. No wiadomo, nie jest to gra, przy której można sobie usiąść na 15 minut, skończyć i poszukać czegoś nowego. Jeśli po wykopie wypadnie za połowę drużyny... Aha. Coś tam, coś tam. To już się praktycznie nie liczy. Staramy się tylko zminimalizować teraz straty, żeby nasi zawodnicy oczywiście nie umierali. Mamy turę 15 i 16, więc przeciwnik na pewno nie dobiegnie do nas. Więc olejmy to i wróćmy do mojego pięknego monologu. Tak jak wspominałem, gra się naprawdę w porządku. Mimo, że grałem dopiero tam, nie wiem, godzinkę, ale postaram się was oczywiście do tego przekonać w kolejnych odcinkach z Blood Bowla, bo one na pewno będą i na pewno będzie fajne intro do tego, już sobie wyobrażam. Nie wiem, jakoś polubiłem tworzyć intra, więc te intra do gry mam nadzieję, że wam się podobają. A wiem, że są osoby, którym się podobają, bo same mi o tym mówiły. Więc tak... Dlaczego nie gramy? Aha. Niestety, nie mamy swojego stadionu. Nie chcemy. Przesuń, idealnie. Tak jest, to chciałem zobaczyć. Podążamy za nim i teraz zobaczcie. Ten zawodnik... Obaj zawodnicy leżą. Nie, przesuńmy go. Ja chciałem go... Myślałem, że uda mi się go tutaj przesunąć. Ale niestety. Dobra, tego nie ma sensu tu atakować. Tu mamy unik, nie ma sensu tego robić. Tu mamy plus dwa, dwie kostki. Więc spróbujmy sobie tutaj go usunąć. I podążajmy za nim. Ale tak jak wspominałem, tu już się niewiele oczywiście wydarzy. Uda nam się go wywrócić, bardzo fajnie. Podążajmy za nim. Możemy zakończyć tą turę. A my oczywiście powoli będziemy się żegnać z wami. Więc tak. Blood Bowl będzie na moim kanale. Będzie, mam nadzieję, że dosyć często, więc serdecznie zapraszam. Jeśli wam się podobało, łapki w górę. Subskrybujcie, skomentujcie, róbcie wszystko, żeby było dobrze. A my, została nam... Dokładnie, to już jest koniec. Więc
w spokoju i w ciszy zapraszam oczywiście na kolejne odcinki z Blood Bowla. Do zobaczenia, cześć! All this focus on the ball is against the spirit of the game. Give me more random violence. They can just lose the ball from that loser. They're in with a chance of turning this match on its head. After that match, I need to change my undergarments. Take off while I... Yeah, do your constant whatever somewhere else. Well, that was a good start to the Reavers season. I'm mildly impressed, Jim. But has the coach got what it takes when Swimmer shuffles back after retirement? And now the Kabasi brothers are on the case. They're gonna target the Reavers until Griff comes out of hiding. Which makes it all great viewing for us, Bob. Right, the feedback on anti-social media network Twerp. And some viewers want to know about the other teams. Ew. It's a mixed bag, Jim. Gout Die are the ones to watch. Still led by that craggy old orc, and the Skaven Blight Scramblers have been... okay. If I was a... I've heard from insiders in there... Thanks, Bob. Reavers fan, you can find us on our Twitter. I can't wait to see these twerk. I'm sure their views will... Don't say fair...